Rozszerzone pory są Twoim koszmarem? W skórze każdego z nas znajdują się maleńkie otworki, które pozwalają jej oddychać, regulują temperaturę, umożliwiają pocenie się i ochłodzenie organizmu. Za ich pośrednictwem również usuwany jest nadmiar produkowanego łoju. Łój to substancja natłuszczająca skórę. Odgrywa on także ważną rolę w jej ochronie przed działaniem czynników zewnętrznych. Łój wydzielany jest przez gruczoły łojowe, które znajdują się na całej powierzchni ciała człowieka, z wyjątkiem podeszwy stóp i wewnętrznej części dłoni. To, czy masz rozszerzone pory i jakich są one rozmiarów, zależy od Twojej indywidualnej charakterystyki. Jednak wszyscy wolelibyśmy, by były jak najmniejsze. W ten bowiem sposób skóra jest gładsza, jędrna, a niedoskonałości są mniej widoczne. Problemem jednak jest to, że w wielu wypadkach dochodzi do ich rozszerzenia. Muszą one bowiem stoczyć walkę z przeszkodami wywołanymi poprzez nagromadzenie martwych komórek na skórka oraz inne zanieczyszczenia. Na szczęście, poprzez aplikację niektórych naturalnych środków możliwe jest zmniejszenie ich widoczności. W ten sposób będziesz mogła cieszyć się zdrową i pięknie wyglądającą skórą. Pierwszy. Maseczka z białka kurzego jajka. Białko jajka kurzego wzmacnia i tonizuje skórę, co w efekcie pomaga w zmniejszeniu rozszerzonych porów. Posiada również właściwości, które pomagają zachować równowagę w produkcji naturalnych olejów wydzielanych przez skórę. Nie powoduje przy tym jej wysuszania czy pojawiania się zmian i przebarwień. Składniki jedno jajko. Dwie łyżki mąki owsianej, 20 g, dwie łyżki soku z cytryny, 20 ml. Sposób przygotowania i zastosowanie: ubić białko i wymieszać je z dwiema łyżkami mąki owsianej oraz sokiem z cytryny po uzyskaniu jednorodnej mieszanki. Rozprowadzić preparat na całej twarzy i pozostawić na 30 minut, aż do momentu wyschnięcia. Po upływie zalecanego czasu spłukać zimną wodą. Zabieg należy powtarzać dwa razy w tygodniu, co pozwoli utrzymać miękką i zdrowo wyglądającą skórę twarzy. 2. Maseczka z ogórka na rozszerzone pory. Sok z ogórków był używany już w starożytności jako kosmetyk do pielęgnacji skóry. Dzięki wysokiej zawartości wody, sok z ogórków pozwala na głębokie oczyszczenie, a jego przeciwutleniające właściwości zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się skóry. Dodatkowo, ogórek działa jak naturalny tonik, który pomaga zmniejszyć rozszerzone pory i zlikwidować irytujące zaskórniki. Składniki: 1 druga szklanki soku z ogórków (125 ml), 2 łyżki mąki kukurydzianej (20 g). Sposób przygotowania i zastosowanie: Na początek dokładnie wymieszaj sok z ogórków z podaną ilością mąki kukurydzianej aż do momentu powstania gęstej mieszanki. Produkt zastosuj na całą twarz, pozostaw do działania na 15 minut, a następnie spłucz. Zabieg powtarzaj od 2 do 3 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb. 3. Balsam z soku pomidorowego. Sok pomidorowy z powodzeniem może być stosowany jako naturalny balsam na twarz oraz jako środek oczyszczający i zmniejszający rozszerzone pory. Antyoksydanty, które w nim znajdziemy, neutralizują działanie wolnych rodników, a wysoka zawartość potasu pomoże w zmniejszeniu widoczności przebarwień i plam. Składniki: 1 dojrzały pomidor, 1 łyżeczka octu, 5 ml, 4 łyżki wody, 40 ml. Sposób przygotowania i zastosowanie: Sok z pomidora dokładnie wymieszać z octem i wodą, aż do uzyskania jednolitej konsystencji preparatu. Mieszankę nakładać równomiernie na twarz przy użyciu płatka kosmetycznego. Aby uzyskać jeszcze lepsze wyniki, zaleca się wykonywanie zabiegu przynajmniej 3 razy w tygodniu. Czwarty. Maseczka z miodu pszczelego. Miód pszczeli jest powszechnie znany ze swoich leczniczych właściwości. W przypadku skóry idealnie nadaje się do zwalczania nawet poważnych problemów z trądzikiem i innych dolegliwości związanych z jej wyglądem. Miód ma antybakteryjne właściwości, które pomagają w walce z chorobotwórczymi drobnoustrojami, które są najczęstszą przyczyną infekcji skórnych. Oprócz tego, miód okazuje się bardzo skutecznym sposobem, gdy rozszerzone pory spędzają nam sens powiek oraz ma właściwości regulujące produkcję sebum. Składniki: dwie łyżki miodu, 50 g, 1 łyżeczka płatków owsianych, 5 g. Sposób przygotowania i zastosowanie: Obydwa składniki mieszać aż do powstania jednolitej pasty. Preparat nałożyć na twarz, wykonując przy tym delikatny masaż, zwłaszcza w tak zwanym obszarze T. Zabieg stosować raz w tygodniu. 5. Maseczka z jogurtu na problematyczne pory. Jogurt naturalny pomaga w regulowaniu naturalnego faz skóry, a to przyczynia się do zmniejszenia produkcji tłuszczów, które zatykają pory. W połączeniu z odrobiną soli można uzyskać naturalny peeling oczyszczający twarz. Pomoże on natomiast w usunięciu gromadzących się zanieczyszczeń i zamknięciu rozszerzonych porów. Składniki: 2 łyżki jogurtu naturalnego, 40 g, 1 łyżeczka soli, 5 g. Sposób przygotowania i zastosowanie: obydwa składniki dokładnie ze sobą wymieszać, aż do uzyskania jednolitej konsystencji preparatu. Mieszankę rozprowadzić na całej twarzy, wykonując przy tym delikatny masaż, pozostawić do działania na około 5 minut po upływie zalecanego czasu, spłukać wszystko ciepłą wodą. Zabieg stosować od jednych do dwóch razy w tygodniu. Jeżeli marzysz o zdrowym wyglądzie Twojej skóry i chcesz, aby pory zostały dokładnie oczyszczone, nie wahaj się zastosować naszych maseczek. Na pewno nie pożałujesz. Rezultaty nie będą natychmiastowe, jednak przy regularnym stosowaniu i odrobinie cierpliwości zaobserwujesz, jak skóra zaczyna się zmieniać i odzyskiwać utraconą witalność.